Ostatniego, czwartego dnia konferencji World Congress on ADHD w Amsterdamie. Znowu wiele wykładów, wiele z nich chcielibyśmy Wam przekazać, ale jest tego naprawdę dużo. Dlatego postanowiliśmy zrobić mniejsze odcinki wiedzy, w takim jednym odcinku opowiedzieć o jednym zagadnieniu, bo inaczej nasze filmy byłyby po prostu bardzo długie. A w takim razie ja dzisiaj opowiem o wakacjach lekowych. To bardzo ciekawy temat, temat, który omawiam z pacjentami i też moje widzenie tego zagadnienia zmieniało się w ostatnich latach, ale zanim do tego, jak ja widzę wakacje lekowe, zanim do tego dojdziemy, jaki jest mój pogląd na ten temat, chciałem opowiedzieć o tym, jak pani doktor Hechtman z Kanady, która była prelegentem w tym właśnie, w tej sesji, czy tego wykładu, to widzi. Pani doktor zaczęła od tego, że wymieniła, jakie są przesłanki przemawiające za tym, żeby robić takie wakacje lekowe. Może jeszcze zdefiniuję wakacje lekowe. Mówimy o leczeniu stymulantami, tylko stymulantami. Nie mówimy oczywiście o leczeniu innymi lekami z innych grup. I jak pewnie wiecie, zaleca się, żeby przy leczeniu stymulantami robić przerwy w przyjmowaniu tych leków. Zazwyczaj wielu lekarzy prosi, żeby w weekend nie podawać leków, czy nie przyjmować leków i w takich dłuższych okresach czasu, kiedy to leczenie nie jest bardzo ważne, u dzieci na przykład w wakacje, kiedy nie mają szkoły. I właśnie pani doktor Hechtman zaczęła od tego, że opowiedziała, jakie są przesłanki za tym, żeby robić takie wakacje lekowe i żeby je nie robić. Jakie są argumenty za tym, żeby robić wakacje? No, po pierwsze, rodzice bardzo często, jeżeli mówimy o dzieciach, to rodzice bardzo często nie chcą, żeby ich dziecko przyjmowało na stałe jakieś leki. Jest to źle postrzegane przez rodziców jako chemia, jako szkodzenie swojemu dziecku i dlatego często to wyrażają, często mi o tym opowiadają i woleliby oczywiście, żeby dziecko leków nie przyjmowało. Dzieci nie chcą. Drugi argument, to dzieci też często nie chcą z kilku powodów. Po pierwsze, jest to narzucanie im swojej woli w pewnym sensie, bo my dorośli mówimy im, że mają przyjmować lek, a jak wiemy, w stosunku do ADHD-owców obowiązuje zasada Jóźwiaka, czyli ADHD-owiec zmuszany do czegoś albo mocno namawiany prędzej zrobi odwrotnie, a przynajmniej straci ochotę na to coś, więc dzieci często właśnie tak to postrzegają jako narzucanie im naszej woli i nie chcą przyjmować leków. Dzieci też nie zawsze świetnie się czują na leku, nie zawsze, a właściwie bardzo rzadko widzą pozytywne działanie, nawet wtedy, kiedy rodzice czy nauczyciele widzą pozytywne działanie. Dla wielu dzieci jest problemem przełknięcie na przykład kapsułki z lekiem. Wiele dzieci z ADHD, wiemy, że elementem ADHD jest nadwrażliwość sensoryczna i wiele dzieci to czucie głębokie w gardle przy przełykaniu różnych większych kąsków jedzenia źle odbiera i tak samo właśnie jest przy kapsułkach, które są dosyć duże, kapsułki zawierające metylofenidat, czy to jednego, czy drugiego producenta. Więc tak jak mówię, dzieci często nie chcą przyjmować leku, no i to jest drugi argument. Kolejnym argumentem jest to, u tych dzieci lub dorosłych, którzy przyjmują lek i mają działania niepożądane, wiemy, że wpływ na przede wszystkim apetyt jest takim działaniem niepożądanym, wiemy, że mogą pojawiać się bóle głowy, mogą pojawiać się bóle brzucha.
No więc nieprzyjmowanie leku będzie sprawiać, że tych działań niepożądanych nie będzie, nie będą się pojawiać. Jest w przypadku, czwartym elementem jest to, że w przypadku przyjmowania stymulantów opisuje się zjawisko tolerancji czy adaptacji do leku, czyli z czasem niektórzy, jest pewna grupa pacjentów, którzy troszkę większych dawek potrzebują, więc przyjmowanie, robienie przerw w tym przyjmowaniu będzie powodować, że nie będzie trzeba zwiększać dawek. No i wreszcie ostatni argument, to jest argument u dzieci tylko, to jest to, że może ten lek wpływać na wzrost i wagę dziecka, jeżeli jest przewlekle przyjmowany. Mówię, może zaraz do tego wrócimy bardziej dokładnie. Pani doktor podała takie badania, przytoczyła badania, w których stwierdziła, czy ich autorzy stwierdzili, że mniej więcej od 10 do 50%, 60% w niektórych grupach pacjentów, tyle pacjentów robi wakacje lekowe, czyli około połowa z kolei w niektórych grupach do 70-80% na stałe przyjmuje lek. Jakie z kolei są argumenty za tym, żeby nie robić wakacji lekowych? Po pierwsze, takie odstawianie leku, okresowe odstawianie leku, może prowadzić po prostu do odstawienia go z czasem. Bo jeżeli robimy coś stale, czy dziecko robi coś stale, to już się przyzwyczaja do tego, ale jeżeli zaczniemy robić przerwy jakieś, no to po takiej przerwie, na przykład weekendowej, dziecko może powiedzieć, ale to ja w poniedziałek już nie chcę też przyjmować leku i znowu trzeba będzie namawiać to dziecko, znowu trzeba będzie toczyć z nim walkę i niektórzy rodzice po prostu już nie chcą tego robić, nie chcą się spierać i, jak to się mówi, odpuszczają i pozwalają, żeby nie przyjmować w takim razie leku. Drugim argumentem jest to, że przecież w weekend też bardzo często trzeba się uczyć, czy nawet jakieś hobby swoje własne mieć i móc się nad nimi skupić. A też kolejnym argumentem jest to, że w weekend bardzo często odwiedzają się dzieci, nastolatkowie i ich zachowania impulsywne na przykład mogą bardzo zakłócać ich rozwój społeczny, czyli mogą wchodzić w różnego rodzaju konflikty, a nawet z rodzeństwem, nawet niekoniecznie wychodząc gdzieś do innych dzieci, ale po prostu z rodzeństwem też mogą wchodzić w konflikt. Może to mieć gwałtowny przebieg, no i nie jest to dobre, żeby takie rzeczy się działy. Trzecim argumentem jest efekt z odbicia. Niektórzy pacjenci opisują, że po jakimś dłuższym okresie przyjmowania leku, kiedy zrobią przerwę, wydaje im się, że efekt, to co czują następnego dnia, to nasilenie objawów ADHD, nawet że jest to silniejszy efekt niż ten, który był, czy że te objawy są silniejsze niż te, które były zanim pacjent dostał lek. Więc u tej grupy pacjentów po prostu robienie wakacji lekowych będzie sprawiało, że w weekendy będą mieli nasilenie objawów ADHD. No i ostatni argument, nie wiem, czy wręcz nie najważniejszy, jest taki, że działania niepożądane, te, o których wcześniej wspominałem, pojawiają się przede wszystkim na początku leczenia. Pewnie większość z Was to wie, że kiedy człowiek zaczyna przyjmować stymulant, to u około 20% osób pojawiają się bóle głowy, mogą być bóle brzucha, nudności, biegunka. I te działania właśnie pojawiają się przede wszystkim na początku leczenia. Jako ciekawostkę powiem, że jest takie badanie, to jest właściwie hipoteza, która mówi, że u wielu pacjentów te bóle głowy, które się pojawiają na początku leczenia, wynikają z tego, że wielu pacjentów jednocześnie z rozpoczęciem przyjmowania stymulantu przestaje pić kawę.
wiele osób to relacjonuje, że wtedy, kiedy przyjmują stymulanty, nie chce im się już pić kawy, odstawiają kawę. No a tak jest przy przewlekłym spożywaniu kawy, że kiedy się nagle ją odstawi, to potem przez kilka dni często pojawiają się pacjent, człowiek po prostu ma bóle głowy. Więc to jest argument za tym, to pojawienie się działań niepożądanych z powrotem, czyli na przykład po weekendzie, kiedy człowiek zrobi przerwę od leku, czyli wakacje lekowe, no to kiedy znowu weźmie w poniedziałek lek, to ponownie pojawią się na przykład bóle głowy czy bóle brzucha. To taki kolejny argument za tym, żeby nie robić jednak wakacji lekowych. Następnie pani doktor pokazywała wiele badań, przytaczała wiele badań, w których oceniano, jak wygląda wpływ wakacji lekowych na to, co dzieje się ze wzrostem i wagą u dziecka. Teraz mówię, wracam do grupy dzieci. Jeśli chodzi o dzieci, to od wielu lat toczy się dyskusja nad tym, czy przewlekłe przyjmowanie stymulantów prowadzi do obniżenia wzrostu, znaczy nie tyle obniżenia, co mniejszej dynamiki wzrostu po prostu, czyli że takie dziecko słabiej rośnie niż dzieci nie przyjmujące stymulantów i że takie dziecko jest bardziej szczupłe, że jeśli zaczynamy, startujemy od tego, że to dziecko było na przykład miało niskie BMI, poniżej 20, to włączenie stymulantu może sprawić, że jeszcze bardziej mu spadnie BMI. Tak jak powiedziałem, od wielu lat toczy się ta dyskusja. Wiele badań na ten temat opublikowano. Ostatnie badania mówią raczej, że nie ma takiego efektu, że jednak dzieci przyjmujące stymulanty nie są niższe od tych, które nie przyjmują stymulantów, ale, no, ale to wiele różnych badań, wiele różnych wyników. Nie ma tutaj jednogłośnej opinii na ten temat. Trudno po prostu na razie to powiedzieć. Pani doktor w związku z tym przedstawiła dwie prace, które pokazywały i próbowały ocenić to, jak zmienia się waga u dzieci nieleczonych, dzieci kontrolnych, dzieci przyjmujących stymulant w sposób stały i w sposób przerywany, czyli po prostu robiących wakacje lekowe. I przy krótkotrwałym przyjmowaniu stymulantów ten efekt był dość duży, to znaczy paradoksalnie dość duży. To znaczy dzieci, które nie przyjmowały leków, no, miały najwyższy wzrost, te dzieci, które były leczone, ale w sposób niekonsekwentny, to znaczy po prostu inaczej mówiąc robiły wakacje lekowe, czy właściwie rodzice, miały trochę poniżej grupy kontrolnej ten wzrost, natomiast dzieci, które na stałe przyjmowały, ten wzrost był najbardziej zaburzony, najmniejszy, najniższy. Natomiast w innym badaniu, gdzie oceniano ten przebieg wzrostu w dłuższej perspektywie, już te wyniki inaczej się układały. To znaczy rzeczywiście kiedy dzieci, bo ponieważ to badanie oczywiście objęło również okres krótki i potwierdziło ten efekt, który w tym wcześniejszym badaniu się pojawił, widoczny był również, czyli że przy krótkim podawaniu, przy krótkotrwałym podawaniu ten efekt się pojawia rzeczywiście na początku, to przy długotrwałym stosowaniu różnica między grupą dzieci kontrolnych, a grupą dzieci robiących wakacje lekowe jest naprawdę minimalna. No, rzeczywiście dzieci, które na stałe przyjmują lek, mają ich wzrost jest zaburzony, ale tak jak mówię, u tych, które robią wakacje lekowe, ten wzrost nie różni się prawie od dzieci kontrolnych. Skomentuję, dlaczego, skąd ta różnica, że ta największa różnica jest na początku leczenia. Oczywiście stąd, że tak jak powiedziałem, działania niepożądane są przede wszystkim na początku.
Czyli zazwyczaj na początku dziecko ma ograniczony apetyt, zmniejszony apetyt, natomiast z czasem ten efekt jest już dużo, dużo mniejszy. I dlatego po prostu dziecko zaczyna jeść i nie ma takiego problemu ze wzrostem. Ten wzrost już tak się nie różni. Podsumowując więc, pani doktor stwierdziła, że w jej praktyce, w jej ocenie robienie wakacji lekowych jest dość ważne, natomiast nie należy raczej robić wakacji lekowych weekendowych, bo narażamy się na działania niepożądane i to po prostu nie warte jest płacenia tej ceny w postaci działań niepożądanych. Ona zaleca długotrwałe, przy okresie, kiedy dziecko przez dłuższy czas nie musi przyjmować leku, na przykład w wakacje, robienie wtedy takiej dłuższej przerwy. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że przy odstawianiu leku zaleca jednak, żeby troszeczkę zmniejszyć, na przykład o połowę na kilka dni i dopiero odstawić, i przy włączaniu leku po takiej dłuższej przerwie oczywiście też, żeby jednak stopniowo włączać z powrotem lek, a nie tak od razu na dawkę, która jest dawką konkretną dla danego dziecka. I tutaj na koniec mój komentarz. Wiecie, ci, którzy byli u mnie w ciągu ostatnich miesięcy, to wiedzą, że ja już właśnie od pewnego czasu mam podobne zalecenia, czyli ja też uważam, że przy krótkotrwałym stosowaniu, znaczy przy tych krótkich przerwach, na przykład weekendowych, nie warto takich przerw robić, natomiast pewnie warto robić wtedy, kiedy są to okresy wakacyjne, i ja również zalecam, żeby w takim okresie robić przerwy od przyjmowania, czyli w wakacje, żeby robić przerwy od przyjmowania leku, zarówno przede wszystkim u dzieci. U dorosłych, ponieważ ten wpływ na wzrost i masę ciała nie ma żadnego znaczenia, może na masę ciała, aczkolwiek to z kolei w grupie dorosłych z ADHD, w której wiemy, że jest znacznie większa częstość cukrzycy, znacznie większa częstość otyłości, ten wpływ może być wręcz pozytywny. Więc u dorosłych raczej, jeśli ktoś chce, oczywiście może robić wakacje lekowe w czasie wakacji, natomiast raczej w weekendy nie ma takiej potrzeby, żeby robić wakacje lekowe. Dziękuję bardzo.